Inicjatorkę do przedsięwzięcia Angelikę Daruszewską, koordynatorkę Centrum Wolontariatu w Osławie. Szanowni Państwo, witam gorąco i serdecznie w gościnnych progach Pałacu Bursztynowego, miejsca bardzo znaczącego dla wolontariatu w Osławie. Witam szanownych gości, witam panią prezydent Wandę Buszanin. Witam pana Dariusza Wesołowskiego, przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta. Wiem, że jest na sali inny przewodniczący, zatem witam przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miasta Krzysztofa Kukowskiego. Następnego radnego, bo wiem, że jest również na sali, nie mam radnego Jana Sowskiego. Witam przedstawicielkę posła na Sejm Marka Wojewódzkiego. Witam panią dyrektor Wydziału Edukacji, Bożenę Majka. Witam przewodniczącą wojewódzkiego organizacji pozarządowych, pana Lucja Nadzieży. I wiem, że również jest już na sali szefowa miejskich struktur pozarządowych, czyli miejskiego organizacji pozarządowych, pana Kuchu. Tak naprawdę tyle państwa proszę i by wszystkich witali i dziennikom. Witam współorganizatorów, czyli zespół szkół nr 3 posła dyrekcji, czyli dyrektora Krzysztofa Kowalskiego i zastępcy panie Kostucy. Witam przedstawicieli zespołu szkół integracyjnych. Która w imieniu posła Marka Wojewódzkiego czyta list, który
possa ter o melhor voluntário e posso contar com que o voluntário de Jesus. Odnominowaną wspaniałą Włocławkę Angelikę Dalasetę. W
wówczas tutaj Liceum Wrocławskiego, Liceum dzisiaj studentów, która została w eliminacjach ogólnopolskich doceniona wyróżnieniem. Inaugurując w dniu dzisiejszym drugą wrocławską edycję samorządowego konkursu Waszych Wspaniałych, mam w imieniu prezydenta Wrocławska zaszczyt zaprosić do jury panią Angelikę Daroszewską i laureata, bo nie znam, laureatkę dzisiejszego dnia, czyli Polatarskie roku 2011. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zapraszam na stronę Urzędu Miasta z Wydziału Edukacji. Wszystkie szczegółowe informacje co do tego konkursu będą tam udostępnione lub osobisty kontakt z Wydziałem Edukacji. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Witam Was bardzo serdecznie. Przypadła mi zaszczyt wystąpienia przed Państwem w imieniu przewodniczącego Rady Miasta pana Stanisława Żonkowskiego, który niestety z powodów osobistych nie może być dzisiaj z nami i który za moim pośrednictwem przekazuje serdeczne podziękowania organizatorowi dzisiejszej gali za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie mu patronatu nad wspaniałą uroczystością. Szanowni Państwo, wolontariat to wielka i odpowiedzialna zadanie, które zawsze powinno budzić uznanie, szacunek i wdzięczność. Dlatego też w imieniu przewodniczącego Rady Miasta i własnym dziękuję wszystkim wolontariuszom za ogromne zaangażowanie i codzienny trud wkładany w pracę na rzecz osób potrzebujących. Za niesienie pomocy i zrozumienie dla ludzi, dla ludzkich słabości, a także to, że w trudnych chwilach nie pozostawiają ludzi samych sobie. Drodzy wolontariusze, wasze serca, wasze poświęcenie są bezpiecznym bokiem dla wszystkich potrzebujących. Jesteście dla nich oparciem i ostoją. Poświęcacie swój czas, swoje życie na służenie pomocy innym. Wasza praca jest nieoceniona. Niesiecie dobre słowo, uśmiech, wiedzę i umiejętność. Życzę wam, drodzy, z całego serca wytrwałości, sukcesów, wypełnienia w tej ważnej roli, aby wasze działania dalej przynosiły radość, a przede wszystkim pomoc ludziom potrzebującym. Aby wszyscy docenili wasze poświęcenie i trud. Życzę wam tego wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przedstawiciela organizatorów, wieloletniego jak gdyby współtwórcę wolontariatu, który dzięki nim ten wolontariat się tworzy, a wiele organizacji, które oczekują i otrzymują wolontariat, może korzystać z gościnnych pomieszczeń zespołu szkół nr 3. Czyli poproszę na scenę pana dyrektora Krzysztofa Kowalskiego. Państwo, chciałem tylko powiedzieć, że zespół szkół nr 3, wszyscy nauczyciele, cała kadra naszej szkoły codziennie jak gdyby są wolontariuszami, pracują na rzecz osób niepełnosprawnych. To, że w sposób tak gościnny przyjmujemy zawsze młodych ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym, to wynika z potrzeb i z misji naszej szkoły, którą codziennie tworzymy. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę i dumny zawsze byłem z tego, że możemy gościć młodych ludzi, którzy chcą się spotykać, chcą pomagać innym i na co dzień to robią. Ja również cieszę się, że po raz kolejny zostałem jak gdyby doceniony, zaproszony na tą galę. Uważam, że jest to lepsza strona ludzi i mam nadzieję, że tak będzie przez najbliższe lata. Wszystkiego dobrego. Podsumowując działania Szkolnej Akademii Wolontariatu, spotkaliśmy się w gościnnych murach zespołu szkół nr 9. Był też tam z nami wtedy przewodniczący Komisji Edukacji, którego jeszcze nie widzę, ale wiem, że nie chcę tutaj być taki niedobry, ale łamiąc przepisy ruchu drogowego, śpieszy się na tą galę, bo dzwonił do mnie niedawno, że biją Krośliwice, więc już jest bliżej niż dalej od Łodzi. I jak gdyby kontynuując te działania, czy jak gdyby wpisując się w te idee, które były realizowane, które były opowiadane w zespole szkół nr 9, naszą dzisiejszą uroczystość otworzy chór szkolny pod kierunkiem pani Marzeny Obieleckiej. Zapraszam chór na scenę. Chór zespołu szkół nr 9, czyli przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, SP22 i gimnazjum nr 3. Możesz umieć muszelka gonić.
przyjeżdżający się w czas amatorów na scenę. Zapraszamy profesjonalistów, którzy poprowadzą naszą dzisiejszą galę, czyli Monika Urbańska i Jakub Karpiński. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na tegorocznej gali wolontariatu. Monika Urbańska i Jakub Karpiński. Dzisiejsza gala odbywa się w ramach akcji promującej Europejski Dzień Wolontariatu stworzonej przez Komisję Europejską. Czas zacząć zatem tegoroczną galę. Dzisiaj w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 wyruszyła akcja Choinka, mająca na celu zbiórkę funduszy na Stowarzyszenie Sali Gier i Zabaw dla Uczniów Szkoły. Akcja ma charakter kiermaszowy, wystawiamy prace wykonane przez uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznym kiermaszu. A teraz pokrótce zaprezentujemy Państwu historię wolontariatu. Inicjatorką gali wolontariatu jest Angelika Daruszewska, obecnie koordynatorka Centrum Wolontariatu Włocławek. Celem gali i plebiscytu na wolontariusza roku jest promocja wolontariatu oraz pokazywanie dobrych praktyk i na co dzień niewidocznej ciężkiej pracy wolontariuszy. W ubiegłym roku pierwsza gala odbyła się we Włocławskim Centrum Kultury 3 grudnia. W plebiscycie natomiast wzięło udział 12 kandydatów. Wolontariuszką roku 2010 została Marta Pałucka-Lewandowska, pedagog specjalny w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gruntownie informowana przez sztab wykładowców, ale również ludzi, których spotyka, do tego, żeby reprezentować motto Marii Grzybyrzewskiej. Nie ma kalki, jest człowiek. Odkąd wróciła do Włocławka, zaraz po studiach pracuje jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Oligo, gdzie prowadzi zajęcia pod hasłem Potrafią to zrobić sam. Jest również pomysłodawczynią części artystycznej corocznych koncertów wielu serc organizowanych przez Oligo. Sama laureatka mówi o sobie tak. Sukcesem jest chyba moje życie, to, że udało mi się być tym, kim jestem. Udało mi się skończyć takie studia, po których człowiek nie zastanawia się, co ma dalej robić, tylko robi, bo wie, co jest w jego życiu ważne. Dla młodej kobiety, która jeszcze tyle ma w życiu do nauczenia, to ważne. A sukcesy zawodowe i te inne, to jeszcze przede mną, jak Bóg da. Teraz należy się jeszcze dużo uczyć i nie zapomnieć o pokorze. Bardzo gorąco zapraszamy zeszłoroczną laureatkę. Prosimy Martę Lewandowską, Polską. Zachęćmy panią Martę jeszcze raz gorącym zapraszaniem. Witam serdecznie. Tutaj mnie przedstawiono dosyć pięknie, nie mam już nic do dodania. Przywitać się chciałam z wami bardzo serdecznie i jakby teraz zobaczcie to, o co tutaj chodzi. Zapraszam Stowarzyszenie Oligo na scenę. My może tylko dodamy, że dzieci zaśpiewają piosenki znane z Akademii Pana Krebsa. Witajcie w naszej bajce i na Wyspach Bergamota. Usłyszymy również wiersze Jana Brzechwy. Thank you.
i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty wleciesz, to zwyczajne kłamstwo przecież. Proszę pana, lecie stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada, dziś padała orężada i w dodatku całkiem sucha. Będzie ładnie, fekłam czucha. To nie wszystko, proszę pana. U stryjenki, wczoraj z rana, sama chwała w kącie stała. I tak ciąż opowiada. Jestem zdolna niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to już robię. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna. Wiotka słodka i powabna. No i daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Będzie ładnie, dogadanie, zaraz się posadzę mami. Piotruś nie był dzisiaj w kol, Antek zrobił dziurę w kol. Wanda obóz poplamiła, co chwili nie umył. Jurek gubił plus, a pasek jest tu cały blask. Któż cię o to pyta? Nikt, ja jestem w stanie pyta.